Witamy w magazynie Lotto Superligi. Ten program prowadzić dla Was będą Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Witamy. Bardzo cieszymy się, że magazyn rusza i zrobimy wszystko, żeby był dla Was jak najbardziej ciekawy, ale zanim o tym magazynie kilka słów, to trochę więcej słów o prowadzących, bo Marcin nie tylko opowiada o tenisie stołowym, nie tylko komentuje mecze i rozgrywki Lotto Superligi, ale też jest pasjonatem wszystkich rakietek. Rakietki kocha, a w tenisa stołowego stara się grać regularnie w Komorowie. Tam na co dzień trenuje. No i w tamtym roku taka ciekawostka, podczas Mistrzostw Polski Dziennikarzy zdobył nawet brąz. To pewnie nie wszyscy wiedzą, ale to tak pół żartem, pół serio. W tym roku medalu nie było, Marcin, bo nie startowałeś. No, w tym roku akurat tak się złożyło, że miałem zdjęcia. Bardzo żałuję, ale liczę na to, że Tarnobrzeg odwiedzę, bo tam są formalnie mistrzostwa w przyszłym roku. Zobaczymy. Teraz czas na Natalię. Jak wiecie, z Natalią bardzo często komentujemy, więc na tym polu możemy bardzo często współpracować. A zanim wy wszyscy mieliście okazję oglądać Natalię w akcji jako komentatorkę, jako dziennikarkę, na pewno wielu z was pamięta sukcesy Natalii przy stole. Ja tylko przypomnę te najważniejsze, można powiedzieć, drużynowe Mistrzostwo Polski z klubem z Nadarzyna. Oczywiście brązowy medal Mistrzostw Polski z 2006-2008 roku w Deblu. No i oczywiście medale Mistrzostw Świata i Europy w juniorach, więc myślę, że już troszkę o nas więcej wiecie. Oj, ale kiedy to było? To było bardzo dawno i te skromne sukcesy w obliczu naszych gości to nic. Ale nie o tym teraz, bo rozpoczynamy nowy cykl, nowy program, magazyn Lotto Superligi, który będzie przede wszystkim dla Was, który będzie dla kibiców, dla amatorów, dla pasjonatów, ale też dla zawodników, trenerów, działaczy i być może będzie skierowany również do sponsorów, którzy jeszcze zastanawiają się, czy w tenis stołowy warto inwestować, a my wiemy, że tak, jak najbardziej warto. Będziemy chcieli promować naszą dyscyplinę, promować ludzi, którzy są w Lotto Superlidze, bo ludzi mamy wspaniałych. No i chcemy, żeby tenis stołowy łączył i promował całą naszą społeczność. No i oczywiście kwestie formalne. Nasz magazyn Lotto Superligi będzie gościć w waszych domach zawsze we wtorek o 20 po tak zwanym weekendzie ligowym. Ci wszyscy, którzy się interesują ligą, wiedzą dokładnie, o co chodzi, że liga nie jest co tydzień, ale kiedy jest, czasami od razu są dwie kolejki i my właśnie po takiej, można powiedzieć, ławicy meczów pojawiamy się z magazynem we wtorek o godzinie 20. Magazyn będzie trwał około pół godziny. No i oczywiście z racji, że to jest nasz pierwszy odcinek, myślę, że warto zobaczyć właśnie teraz, jakie są stałe elementy naszego programu. Podsumowanie weekendu pojawia się na naszych ekranach, bo oczywiście zawsze będziemy podsumowywać dla Was wydarzenia weekendu w Lotto Superlidze. Oczywiście pokażemy fragmenty spotkań, no i będziemy je krótko analizować. Jedziemy dalej, bo nie może zabraknąć gości, wspaniałych gości. I tak może się zdarzyć, że właśnie te analizy meczowe będą z nami przeprowadzać nasi fantastyczni goście. Będziemy przepytywać ich nie tylko na temat tego, jak trenują, jak pracują w klubach, jak zakończyło się poprzednie spotkanie czy poprzednie spotkania, ale postaramy się też wyciągnąć od naszych gości trochę ciekawostek z życia takiego na co dzień, w ogóle jak im się żyje, gdzie żyją, co robią, jak trenują. Więc mamy nadzieję, że będzie ciekawie. Będziemy zapraszać nie tylko zawodników, będą trenerzy klubowi, będą menadżerowie, będą, mamy nadzieję, trenerzy kadry, ale największą mam nadzieję na to, że uda się w pewnym momencie zaprosić może nawet nasze wspaniałe zawodniczki, z którymi będziemy mogli porozmawiać nie tylko o Lotto Superlidze, ale w ogóle o naszym tenisie stołowym. No i właśnie, dzisiaj z racji tego, że mamy ten taki wyjątkowy, pierwszy, można powiedzieć, inicjacyjny program, to mamy dwóch gości, z reguły będzie jeden, ale dwóch niejednocześnie. Więc teraz jest właśnie ten moment programu, kiedy pojawia się dzisiaj nasz pierwszy gość, a jest nim Marek Badowski. Witaj, Marku. Cześć, Marek. Marek. Cześć. Jeśli pozwolisz, to zacznijmy od aktualności. Pozwolisz? Oczywiście. Wygrana 3-1 z czeskim Ostrowem w Europejskiej Lidze Mistrzów w fazie grupowej. Teraz kolejne spotkanie w grupie. Czeka Was batalia z TTC Neu-Ulm. Wiadomo, że to jest zespół zawsze z tym takim mocnym składem.
Jakbyś mógł powiedzieć, jak twoim zdaniem wyglądają wasze atuty przed meczem z Niemcami? Nasze atuty przed meczem z Niemcami. No, nie od dziś wiemy, że nasi rywale dysponują naprawdę potężnym składem. To jest ścisła czołówka świata. Myślę, że nasz atut jest taki, że nie mamy nic do stracenia. Oni na pewno pod jakąś tam presją będą grać. Jeżeli pojedyncze spotkania będziemy dobrze zaczynać, to myślę, że będzie można na nich wywrzeć większą presję. Tak jak wspomniałem, no my wiemy, że nie mamy nic do stracenia. Na pewno od pierwszych piłek będziemy się rzucać do ataku i starać się przycisnąć przeciwników. No właśnie, bo mimo że te duże nazwiska są, o których wspomniałeś, no to wy jesteście na tyle doświadczonym zespołem, że was nazwiska nie mogą przestraszyć tak naprawdę. Jeśli chodzi o mnie, to ja staram się nie patrzeć, czy mój przeciwnik ma jakieś wielkie nazwisko, czy nie. Jakby dla mnie liczy się to, żeby dobrze się przygotować taktycznie i technicznie do danego meczu, do danego rywala i po prostu dać z siebie wszystko. Jakby myślę, że już tyle meczów zagrałem, że wyrosłem z tego, żeby to na mnie robiło jakieś wielkie wrażenie. A skoro już rozmawiamy o tobie, co robi na tobie wrażenie, to ja chciałam zapytać, czy ty w ogóle teraz jesteś w takim pełnym gazie, jeżeli chodzi o trening, bo w tamtym roku jeszcze no, troszkę doskwierały ci różnego rodzaju kontuzje, trochę wracałeś, trochę nie, trochę wracałeś, trochę nie. Jak to jest teraz? Teraz już w 100% jest ok, jeżeli chodzi o twoje zdrowie? W pełnym gazie nie jestem. Dopiero od tego tygodnia gdzieś powoli zaczynam czasami trenować 2 razy dziennie. Tak to przez ostatni okres 3 miesięcy trenowałem tylko raz dziennie. Gdzieś tam systematycznie, krok po kroku, coraz to intensywniej. Także no dalej trwa ten proces takiego powrotu do pełnego, takiego naprawdę pełnego treningu, jaki miałem, nie wiem, ostatnio może z 3 lata temu, tak trenowałem naprawdę dużo. Ale idzie bardzo dobrze, także jestem dobrej myśli. Rozmawialiśmy o tym już przy okazji ostatniego meczu grupowego Ligi Mistrzów, ale ja muszę raz jeszcze o to zapytać, bo przed chwileczką widzieliśmy podczas Twojej wypowiedzi obrazki z hali treningowej, więc ja o ten obiekt chciałabym raz jeszcze zapytać. Czy trudno było się przestawić gdzieś tam w tym cyklu treningowym z tej starej hali, no bo taka była ta poprzednia, na tą, która no wygląda jednak zupełnie inaczej? Nie, nie, na pewno nie było trudno. To jakby jest dużo większa przyjemność z treningu w tej hali. Mamy swoją halę, trenujemy na niej tylko my, a wcześniej nasza hala treningowa była gdzieś tam bardzo mała i no, miała swój urok. Kupę lat tam przetrenowaliśmy, tak samo jak i Robert zresztą, ale jednak ta hala jest bardziej profesjonalna, nowoczesna i bardzo przyjemnie się tam trenuje. No właśnie, to jak jesteśmy już właśnie takim, jak już mówimy o waszej hali, czyli jesteśmy na superligowym gruncie, już nie na tym gruncie Ligi Mistrzów, no to warto zauważyć, że no wy od 2 sezonów nie schodzicie z pierwszego miejsca, cały czas jesteście mistrzami. Grodzisk Mazowiecki zdobywa tytuł mistrzowski, wszyscy wiedzą, że jesteście bardzo mocni. No i ty jesteś 5 lat w tym klubie, jesteś jego kapitanem. Powiedz, jak w tym kontekście właśnie siły tego klubu postrzegasz swoją funkcję? Swoją funkcję. Jakby no, zdaję sobie z tego sprawę, że jestem kapitanem na pewno bardzo uznanej i dobrej drużyny. Gdzieś tam myślę, że też jak siedzę na ławce, to staram się dawać z siebie wszystko i wydaje mi się, że to widać. Staram się, jak tylko mogę, pomóc kolegom, czy przed meczem w treningu, czy podczas meczu, gdzieś tam im kibicując. Jeśli gram, tak jak było przez ostatnie wszystkie sezony, w tym sezonie może troszkę mniej, to również staram się przygotować jak najlepiej i dać z siebie wszystko i gdzieś tam dorzucić więcej tego ognia w drużynie, więcej woli walki. Myślę, że to jest bardzo ważne. A czy to jest tak, że przez te lata, kiedy sprawowania tej funkcji, ty podpatrzyłeś pewne takie kruczki psychologiczne od trenera, żeby też umieć ze strony kapitana motywować zespół? Myślę, że podświadomie tak. No, gdzieś tam trener nam pewne reguły wkłada do głowy od tylu lat, bo w Grodzisku też trenuję więcej lat niż jestem tu w klubie, chyba od 8.
Także podświadomie słysząc te wszystkie rzeczy, na pewno podłapuję i podoba mi się to. Tak, Marcin wywołał trochę temat trenera, to ja zapytam o trenera Tomasza Radzińskiego, no bo wiesz, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaką osobą, może tak personalnie bardzo osobiście się nie znamy, ale jaka taka aura unosi się wokół trenera Tomasza Radzińskiego. No jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, jak się trenuje u jego boku? Ja wiem, że tak pewnie będziemy tutaj sobie słodzić wszyscy teraz, ale czy to jest taki mega twardy profesjonalista? Czy tam w ogóle jest jakakolwiek przestrzeń na jakieś takie luźne pogaduchy, czasem, nie wiem, w drodze na mecz, czy podczas treningu, czy po treningu? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o jakby moją relację z trenerem, to na pewno jest przestrzeń na pogaduchy i na pożartowanie. Jakby znamy się już tyle lat i też tyle lat gram w tym klubie, że na pewno znajdujemy miejsce, żeby sobie gdzieś tam luźno pogadać, nie tylko i wyłącznie o tenisie stołowym. Jeśli chodzi o samo trenowanie, no to wiadomo, że to jest trener z doskonałym warsztatem i naprawdę zrobiłem u jego boku bardzo duży progres. W ostatnich 2-3 sezonach trener dał mi trochę więcej wolnej ręki, bo jakby zdawał sobie sprawę z tego, jaki jest mój stan zdrowia i że też nie do końca zawsze mogę docisnąć na treningu tak, jak trener lubi trenować profesjonalnie dużo i ciężko, to ja nie do końca mogłem to robić, także fajnie też, że dał mi sporo wolnej ręki. A, to już wiemy, że profesjonalnie dużo i ciężko. No to co nieco tutaj przemyciłeś między słowami na koniec tej wypowiedzi. To tak jeszcze jestem ciekawa, bo no wszyscy w Polsce widzimy to, jak się rozwija Grodzisk, jakie macie sukcesy. Teraz to już nie jest tylko Superliga Męska, teraz to jest też zaplecze młodzieży, są też dziewczyny, jest coraz potężniejsza szkółka dzieciaków. Czy ty, nie wiem, jeżdżąc po Polsce, po turniejach, po meczach ligowych, zdajesz sobie sprawę, że musisz być taki mega pro, no bo ty jesteś z Grodziska? Nie, raczej o tym nie myślę. Gdzieś tam jak. Nie, raczej nie myślę o tym, jak nie było nigdy mowy o tym, że ja muszę być jakimś super przykładem. Oczywiście gdzieś na treningach, jak zdarzały mi się nie do końca odpowiednie zachowania, to gdzieś tam była zwracana uwaga, że jestem kapitanem i że ja muszę dawać jakiś tam przykład na treningu. Ale jak jeżdżę po Polsce, to ja nie uważam siebie za jakiś doskonały przykład i zawsze gdzieś tam młodym bardzo chętnie pomagam, czy tym, z którymi trenujemy w grupie treningowej, czy tym jeszcze młodszym. Jeśli będą potrzebowali, jeśli potrzebują, to zawsze mogą liczyć na moją pomoc, ale nie uważam, żebym był jakimś doskonałym przykładem. A ja na koniec, bo chyba prawdopodobnie nam czas się kończy, jeśli chodzi o przechodzenie do kolejnych elementów programu, to mam jeszcze takie pytanie, bo trochę mnie zainspirowałeś wcześniejszą odpowiedzią na pytanie Natalii, że z trenerem macie takie swoje tematy pozatenisowe, czy rąbka możesz uchylić? No, kurczę, ciężko tak teraz na szybko z głowy wyciągnąć. No, rozmawiamy sporo o sportowcach z innych dyscyplin, o jakichś wielkich gwiazdach, o sportowcach z wielkimi karierami, z wielką przeszłością, jak oni podchodzili do treningu, do sportu, do zwycięstw, do porażek, jaki mental jest ważny w tym, żeby osiągać sukces i gdzieś tam robić stały progres. A masz taki Super. swój ideał, jeżeli chodzi o sportowca z innej dyscypliny właśnie? Albo kilka takich Kurczę, osób? no jednym z takich na pewno jest Rafa Nadal. Ja jestem wielkim fanem siatkówki, także gdzieś tam Bartek Kurek i Mariusz Wlazły, na pewno ich kariery są godne naśladowania i bardzo bogate. No dobrze, Marku, w takim razie bardzo Ci dziękujemy. Bardzo Ci dziękujemy. Nie wiem, czy na pewno sobie zdajesz z tego sprawę, ale ja chciałem to formalnie ogłosić, że z racji, że to jest pierwszy odcinek magazynu Lotto Superligi, jesteś tym pierwszym historycznym gościem w tym programie. Bardzo Ci dziękujemy. Ja. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki, Drodzy hej. Państwo.
Drodzy Państwo, po rozmowie z naszym gościem oczywiście czas na omówienie kolejnego stałego elementu, który będzie się pojawiał od drugiego odcinka, bo cały czas przypominamy Państwu, że to jest taki pierwszy odcinek, żeby Państwo zapoznali się po prostu z naszym formatem. No i tym stałym elementem, jak Państwo widzicie na naszej planszy, będzie zawodnik weekendu. Właśnie, oddajemy ten wybór w wasze ręce, drodzy Państwo, czyli wy będziecie mieli tutaj swój głos. Zawsze po tym weekendzie ligowym będzie się pojawiał post na Facebooku Superligi, no i wtedy będziecie mogli oddawać głos na swoich kandydatów. Oczywiście mówię, reguły są bardzo proste. Kto zdobędzie najwięcej głosów, ten po prostu zostanie zawodnikiem weekendu. Tak, tu zdecydowanie będziemy liczyć na Waszą aktywność, aktywność przede wszystkim naszych wspaniałych kibiców. No a skoro będzie wybierany zawodnik weekendu, no to też musimy zaprezentować Wam to, co kibice chyba lubią najbardziej, czyli akcje. Tak, najlepsze akcje, najlepsze zagrania, serwisy, odbiory, kontry, te długie, widowiskowe akcje, które przecież tak bardzo lubicie potem wielokrotnie oglądać. Top 6 będziemy wybierać dla Was wspólnie z klubami, z drużynami te najlepsze akcje i później dzielić się naszymi wrażeniami, naszymi opiniami z tego, co zaprezentowaliście, właściwie zawodnicy zaprezentowali podczas ostatnich minionych kolejek. Można powiedzieć, że to jest takie top 6, czyli akcje na szóstkę i ich niewątpliwie w naszym programie będzie dużo. Niewątpliwie także tych pięknych, rozegranych akcji sporo w swojej karierze miał gość, którego teraz będziemy gościć w programie, czyli Robert Floras, reprezentujący klub Global Pharma Orlicz Suchedniów. Mam nadzieję, że już się połączyliśmy z Robertem. Robercie, witaj serdecznie. Dobry wieczór. Cześć, cześć Robert. Jest. Cześć, cześć Natalia. Wszyscy się słyszymy i widzimy, to jest najważniejsze na sam początek. Pozwól, że podobnie jak z Markiem, też zacznę od aktualności, a konkretnie od gratulacji z powodu awansu do trzeciej rundy Pucharu Europy ETU. Te dwa zwycięstwa do zera z klubem z Włoch i Węgier, efektowne. No i ta minimalna porażka z Niemcami. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć, jakie wyciągnęliście wnioski właśnie po tej fazie rozgrywek. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się zrealizować ten cel, jakim był awans do kolejnej rundy. Tym bardziej, że wygraliśmy swoją grupę, co jest jakby takim dodatkowym atutem i teoretycznie będziemy mieć nieco słabszą drużynę w kolejnej fazie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się ten cel zrealizować. Myślę, że też przy całkiem dobrej grze i awans już był tak naprawdę pewny po tych dwóch sobotnich meczach, także no, w niedzielę już było troszkę spokojniej. Udany wyjazd i czekamy na jutrzejsze losowanie i walczymy dalej. No właśnie, pewnie z perspektywy, Właśnie, tam kiedy jest jest. się tym liderem, to zupełnie dużo łatwiej jest później grać w kolejnych rundach, nie? Tak, teoretycznie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jutro losowanie. Możemy zmierzyć się jedną z dwóch czeskich drużyn bądź z drużyną z Hiszpanii, także no, poczekajmy jeszcze do jutra i wtedy będziemy wiedzieć, z kim przyjdzie nam się zmierzyć w kolejnym etapie. Tak sobie myślę, że chyba jest jakaś chrapka na jakąś czwórkę, co? Przyznaj się szczerze. Jasne, że jest. Europejskie puchary to taki dodatkowy smaczek dla nas, dla mnie szczególnie, bo no, miałem trochę przerwę z takimi rozgrywkami, bo grałem ostatnie Ligi Mistrzów i Puchar Europy w Grodzisku, więc minęło trochę lat. Także to jest taka dodatkowa satysfakcja. No i cieszę się, że doszliśmy do tego etapu, gdzie mecze też będziemy rozgrywać w Suchedniowie i nasza publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w tego typu meczach i jasne, walczymy z całych sił o jak najwyższe lokaty. Skoro wywołałeś do tablicy Suchedniów, no to chciałabym pociągnąć ten temat. Jak ty się w ogóle tam czujesz? Bo w wielu klubach, nie tylko Superligi, w ostatnich latach cię widzieliśmy. Teraz jest Suchedniów, zresztą nie od wczoraj. Czy ty się już tam zaaklimatyzowałeś? Jak się tam czujesz? Można powiedzieć, że zaaklimatyzowałem się od samego początku, ponieważ znałem się już z panem prezesem Maciejem Glierem. Od wielu lat przyjaźnię się z Danielem Bąkiem, który już występował w Suchedniowie i przychodząc też do klubu,
W tym samym momencie przychodziłem z Piotrkiem Cyrkiem, z którym też przyjaźnię się od kilku lat, odkąd mieszkam w Rzeszowie, także no, taka drużyna, można powiedzieć, skrojona była pode mnie i tak naprawdę od samego początku czułem się tam bardzo dobrze. Myślę, że dalej mamy świetną atmosferę, każdy z nas się lubi i naprawdę dobrze to wygląda. Czyli na co dzień mieszkasz w Rzeszowie, tak? Z tego, co przed chwilą powiedziałeś. Tak, tak. Od 5 lat mieszkam w Rzeszowie po przeprowadzce z Grodziska Mazowieckiego. Jak już To jeszcze tak, jesteśmy... Marcin, pozwolisz moje jedno Tak, może pytanko proszę. a propos Suchedniowa, bo ciekawa jestem. Dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać z Robertem w ogóle. Kto tam jest takim sterem, takim dowodzącym w waszej drużynie, jakbyś mógł powiedzieć? Takim człowiekiem orkiestrą trochę. Człowiekiem orkiestrą na pewno jest Piotrek Cyrnek, ale dowodzącym, no trudno powiedzieć, Daniel jest kapitanem, więc powiedzmy, że to organizacyjne rzeczy ustala on, ale nie ma u nas takiego stricte lidera, który decyduje o wszystkim. Jesteśmy taką drużyną, można powiedzieć, przyjaciół i jakby wspólnie ustalamy większość rzeczy. Ale takim człowiekiem orkiestrą nazwałbym Piotrka, bo on ma zawsze bardzo dużo energii, jest bardzo pomocny, taki wesoły, wprowadza też świetną atmosferę do naszej drużyny, więc myślę, że zasługuje na to miano. No właśnie, to jak jesteśmy i przy Suchedniowie, i przy dobrej atmosferze, no na pewno była dobra atmosfera, jak w zeszłym roku zdobywaliście brąz w lidze. No i teraz mam takie prowokacyjne pytanie, no bo wiadomo, staropolskie powiedzenie mawia, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy po prostu teraz ten brąz będzie w tym sezonie, albo jest już można powiedzieć w tym sezonie, takim waszym planem minimum w takim razie? Myślę, że planem minimum nie jest, aczkolwiek na pewno poniekąd jest naszym celem dalej, mimo tego, że Superliga bardzo mocno się wzmocniła, zresztą my również, bo uważam transfer Park Jung-woo za wzmocnienie naszej drużyny, to po cichu oczywiście liczymy, będziemy walczyć o ten medal, co będzie bardzo trudne też do zrealizowania, ale oczywiście no, trzeba walczyć z całych sił. Planem minimum myślę, że jest wejście do playoffów, a co w playoffach się wydarzy, no trudno mi teraz przewidzieć, ale nie składamy broni, będziemy walczyć z całych sił o ten medal, a jak uda nam się awansować do półfinału, no to jasne jest, że walczymy dalej, także zobaczymy, co przyniesie czas. Ten początek jest taki dość trudny dla nas. Mieliśmy też bardzo mocne drużyny na początku, więc trudno mi w tej chwili to określić, ale postaramy się powtórzyć ten sukces sprzed roku. Super. Masz może takiego jednego zawodnika Superligi, z którym chciałbyś wyjątkowo zmierzyć się w tym sezonie? To tak a propos tych wzmocnień, które no właściwie każdy klub chyba teraz się wzmocnił, tak naprawdę biorąc pod uwagę składy. Takim największym wyzwaniem teoretycznie jest Truls Smoregard, z którym już miałem okazję zagrać w sumie ostatnią swoją grę w lidze. Nie udało się, aczkolwiek w pierwszym secie miałem piłkę setową, w drugim secie też było dość blisko, w trzecim już ograł mnie wyraźnie. Także to takie największe nazwisko z ligi i, że tak powiem, mam już je odhaczone, także nie myślę o tym. Ja staram się do każdego podchodzić jednakowo, czy to jest uznane nazwisko, czy trochę mniej uznane. Ja raczej nikogo nie lekceważę, bo to zazwyczaj się źle kończy i do każdego podchodzę maksymalnie skoncentrowany. Ale też skupiasz bardzo swoją uwagę na dzieciakach, na szkoleniu, na szkółce. Tak śledząc twoje ostatnie poczynania, to taki twój nowy cel? Tak, od niedawna otworzyłem wspólnie z Pawłem Koboszem, takim przedsiębiorcą mieszkającym na co dzień w Rzeszowie, który też jest ojcem Łucji Kobusz, bardzo zdolnej zawodniczki, przepraszam, przy której szkoleniu pomagam od jakiegoś czasu, teraz pomagam więcej niż do tej pory. Więc tak, oprócz tego, że jestem zawodnikiem Superligi, też zajmuję się na co dzień szkoleniem zawodników, którzy są częścią Akademii MAC. I tak, są to
Nie tylko dzieci i młodzież, są to też osoby dorosłe z doświadczeniem dużym zawodniczym, takim jak na przykład właśnie występy w Lotto Superlidze, bo taką pierwszą osobą, którą przychodzi mi do głowy jest Szymon Kolasa, który grał też bodajże kilka sezonów w Superlidze. Jest też Miłosz Sawczak, który na pewno w zeszłym sezonie występował. Także staram się na tyle, na ile potrafię i mogę pomagać w ich szkoleniu, bo tworzymy wspólną grupę treningową, właśnie ta młodzież i te osoby dorosłe. Ja, jest też wiele innych osób, których nie wymieniłem. No, staramy się stworzyć jak najlepsze takie warunki treningowe i możliwości do dalszego rozwoju. To życzymy Robert, to właśnie jak powodzenia jesteś. i być może Tak, za dziękuję. jakiś czas usłyszymy kolejne nazwiska, prawda? Które gdzieś tam Robert Floras Mam nadzieję. wyszkolił. Mam nadzieję, bardzo nam na tym zależy i to jest nasz taki jeden z celów, żeby stale się rozwijać i żeby dołączało do nas jak najwięcej zawodników i zawodniczek w różnym wieku. Myślę, że jak na ten okres naszej działalności, czyli dość krótki, no jesteśmy już na niezłym poziomie. Mamy dostęp do sali 24 godziny na dobę. Mamy około 30 osób, które wspólnie trenują i podnoszą swoje umiejętności. Mamy zorganizowane już takie możliwości, że możemy przyjmować z zewnątrz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. To znaczy, że mogą bez problemu łączyć naukę z treningiem. Także współpracujemy z fizjoterapeutą i z trenerem personalnym. Mamy regularne wizyty właśnie u fizjoterapeuty, takie prewencyjne, żeby nie dochodziło do kontuzji. I raz w tygodniu teraz mamy taki wspólny, przemyślany trening fizyczny, żeby zwiększać funkcjonalność, zakresy w ciele, szczególnie w biodrach, ale też żeby się wzmacniać tak całościowo fizycznie. Także staramy się z każdym tygodniem być coraz lepsi i żeby te warunki do rozwoju też były coraz to lepsze. Robert, w takim razie raz jeszcze, tak jak powiedziała przed chwilą Natalia, mocno trzymamy kciuki i teraz oczywiście dziękujemy za Twój udział w programie. Przypominamy raz jeszcze, gościem naszego programu magazynu Lotto Superligi był Robert Floras. Dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dzięki. A skoro nasz magazyn jest internetowy, bo będzie można go oglądać oczywiście na YouTubie, na kanale Lotto Superligi, to nie może zabraknąć kolejnego cyklu, czyli Superliga w sieci. Tak. Będziemy bacznie przyglądać się temu, co wrzucacie w media społecznościowe. Będziemy obserwować zawodników, trenerów, kluby przede wszystkim kibiców i później będziemy się dzielić tymi ciekawostkami z wami tutaj właśnie w naszym programie i pewnie pokusimy się też z Marcinem nieraz, żeby co nieco tam skomentować. Na pewno tak będzie i możemy już od razu Wam też zdradzić, że Superliga w sieci to nie będzie taki jedyny punkt programu oparty na social media, które jak wiadomo w XXI wieku są niezwykle istotne. Będzie też kolejny cykl, który nazywa się, uwaga, Kibice Superligi. Drodzy Państwo, poproszę o odpowiednią planszę. No i oczywiście, drodzy Państwo, kibice Superligi to jest takie miejsce, gdzie my, prowadzący, liczymy tutaj, drodzy Państwo, na Waszą kreatywność. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wyjeżdżacie na mecz swojej ukochanej drużyny, macie koszulki klubowe, macie bębny i ze śpiewem na ustach ruszacie kibicować swojemu ukochanemu zespołowi. Wtedy pamiętacie telefony, robicie filmy, zdjęcia, hashtagujecie kibice Superligi, a my później opowiadamy o najciekawszych waszych wpisach, o najciekawszych waszych materiałach w naszym programie. Tak, mamy nadzieję, że ten hashtag Kibice Superligi będzie żył przez cały tydzień, przez cały miesiąc, przez cały sezon i potem będziemy mogli się tymi wszystkimi ciekawostkami z wami dzielić. I powoli będziemy zmierzać pewnie ku końcowi, jeżeli chodzi o nasz premierowy odcinek magazynu Lotto Superligi. No to czas na tabelę. Rzucimy sobie okiem na tabelę oczywiście, jaki mamy układ. I teraz poprosiłabym realizatora, aby taką tabelę,
aktualną nam tutaj umieścił. Dzisiaj może nie będziemy się jakoś specjalnie, wyjątkowo, szczegółowo skupiać na tym, jak wygląda tabela, no ale warto powiedzieć, że na czele tejże tabeli Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, 5 zwycięstw i 1 porażka. Aktualnie mistrzowie Polski prowadzą. No, przed Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki pracowity weekend, bo teraz były europejskie puchary, za tydzień kolejne mecze Lotto Superligi, także na pewno będzie się działo. Tak prezentuje się tabela. Możecie sobie, drodzy Państwo, rzucić okiem na to zestawienie. No i co, Marcinie, co na koniec? A na koniec, drodzy Państwo, jak już znamy sytuację w tabeli, warto zobaczyć, już się przygotować nieco psychicznie na to, co się będzie działo w kolejnym weekendzie ligowym. No i czas na nasze zapowiedzi spotkań, więc poproszę o planszę z naszymi spotkaniami. Warto na pewno zwrócić uwagę na hit piątej kolejki, bo tym hitem piątej kolejki będzie niewątpliwie spotkanie polskiego cukru Gwiazdy Bydgoszcz z Dekorglasem Działdowo, czyli medalistów poprzedniego sezonu, odpowiednio brązowych i srebrnych. No ale ciekawie będzie na pewno także we wszystkich starciach, więc tak wygląda zapowiedź wszystkich spotkań, jeśli chodzi o kolejny weekend ligowy. Także, drodzy kibice, jak widzicie, sporo będzie się działo. Sporo będzie się działo w najbliższych dniach. My powoli będziemy kończyć ten premierowy odcinek. Mamy nadzieję wspólnie z Marcinem, że zachęciliśmy Was do tego, aby oglądać kolejne wydania magazynu Lotto Superligi. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na więcej, a my obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby tutaj było jak najciekawiej. Zdecydowanie tak. Pamiętajcie, zawsze po weekendzie ligowym, wtorek, godzina 20, bądźcie z nami, magazyn Lotto Superligi. A za dziś dziękuję już bardzo. Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Do zobaczenia.